Nagły wzrost i ciągła nieprzewidywalność kosztów prądu czy ogrzewania skłonił powiat działdowski do szukania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii. Kiedy będziemy mogli z niej skorzystać? Miasto Działdowo, mówię tutaj o gminie miejskiej, już od dawna poszukiwało alternatywnych źródeł energii. Wiemy, że mamy bardzo duże zakłady energochłonne, takie jak chociażby hutę szkła, czy chociażby zakłady zajmujące się dekorowaniem szkła. Przypomnę, że w planie zagospodarowania miasta, w uchwale intencyjnej, którą podjęliśmy rok temu, wprowadziliśmy zapisy o przekształceniu pewnej części terenu pod źródła odnawialnej energii. Tam mają powstać m.in. farmy fotowoltaiczne, które będą własnością gminy miejskiej Działdowo. Również mają tam powstać magazyny energii, ale także planowana jest budowa biogazowni rolniczej, która jest praktycznie bezodorowa. Oczywiście ostateczne decyzje zapadną po konsultacjach z osobami, z fachowcami, z osobami, które mają większą wiedzę od nas i po konsultacjach z mieszkańcami. Natomiast kolejny kierunek, który się pojawił dzięki inicjatywie pana starosty, to jest kierunek wodór, czyli jest to bardzo nowoczesne technologie, które no również chcemy tutaj ściągnąć do naszego powiatu, oczywiście pod pewnymi warunkami, ponieważ są to kosztowne technologie, technologie, które potrzebują bardzo dużo energii elektrycznej, w związku z powyższym jest to pomysł, który będzie realizowany przez więcej podmiotów, będą to wszystkie gminy powiatu działdowskiego, ale także chcemy tym pomysłem zainteresować przedsiębiorców, którzy są tutaj kluczowym podmiotem i kluczowym beneficjentem tej energii, która będzie powstawała z tych odnawialnych źródeł. Na dzisiejszej konferencji głównym tematem było odnawialne źródła energii, a w szczególności zielony wodór i wszystkie procesy związane z produkcją wodoru, czyli elementy związane z energią cieplną, energią elektryczną, ale również i samym potraktowaniem wodoru jako magazynu energii. Również i rozmowa o magazynach energii indywidualnych dla naszych producentów energii prosumenckich, czyli wszystkich wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne. Dzisiejszymi prelegentami i firmą, która nas prowadza te tematy, to jest firma Hynfra, którą prowadzimy rozmowy już od dłuższego czasu. 24 lutego podpisaliśmy listy intencyjne przez wójtów, burmistrzów i powiat z tą firmą właśnie na prowadzenie rozmów, ale również przygotowanie, wdrożenie jak gdyby tego procesu przygotowawczego do, daj Boże, całej inwestycji, którą docelowo chcemy na terenie powiatu zrealizować. Dzisiaj już jesteśmy na etapie kolejnej jak gdyby rozmów i przygotowania już naszych firm, przedsiębiorców i samorządów do kolejnego etapu, czyli zebrania informacji, tak zwanej bazy danych dotyczących potrzeb, możliwości i ewentualnie to, z czego poszczególne przedsiębiorstwa chciałyby skorzystać, z którego elementu energii. A przede wszystkim cała ta instalacja, cały ten proces nie tylko mamy taką nadzieję, że obniży nam koszty energii elektrycznej, cieplnej, ale również da tą stabilizację, czyli nie będzie tych różnic, jak to dzisiaj się odbywa, że z miesiąca na miesiąc są bardzo różne stawki za energię, za gaz, a to jednak w biznesie, w planowaniu pewnych działań jest taką elementem hamującym i ograniczającym nasze możliwości, a zaplanowanie inwestycji, zaplanowanie działań poprzez przedsiębiorców i samorządy na najbliższe 2-3 lata jest takim dzisiaj podstawowym elementem funkcjonowania i elementem rozwoju i przedsiębiorstw, ale również i samorządów. Nasza propozycja polega na tym, żeby wykorzystać szanse, jakie daje już zastana sytuacja w powiecie działdowskim, czyli ogromna obecność energetyki prosumenckiej, czyli źródeł fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, żeby pozwolić mieszkańcom na to, żeby no, nie tracili tak wielu pieniędzy przez to, że muszą oddawać tą energię do systemu, tylko
zaproponować mieszkańcom, żeby ta energia, którą wytwarzają, żeby po prostu była cała dla nich, a jej nadwyżki, żeby nadwyżkami tej energii podzielić się na potrzeby komunalne, czyli na potrzeby wspólnoty lokalnej. Na końcu tego łańcucha odbiorców jest oczywiście mieszkaniec, mieszkaniec miasta Dziadowa, mieszkaniec gminy Dziadowo, mieszkaniec gminy Lidzbark i naszego powiatu, bo tak naprawdę to wszystko ma służyć obniżeniu kosztów codziennego funkcjonowania. Wiemy dzisiaj, że węgiel kosztuje już prawie 3000 zł, energia elektryczna drożeje i naprawdę bardzo często nadwyręża budżety naszych mieszkańców. Tak naprawdę to wszystko ma służyć zagwarantowaniu stałej ceny nośników energii, no i przede wszystkim zapewnienie naszym mieszkańcom nie tylko ekologicznego ciepła, ale przede wszystkim ciepła taniego. No ewidentnie zainteresowanie tutaj nie tylko władz powiatu, ale i władz poszczególnych gmin jest bardzo wysokie. Wszyscy rozumieją nieodwracalność tych zjawisk, znaczy wszyscy rozumieją, że już nie będzie tak jak było. I rzeczywiście, żeby ratować najzwyczajniej w świecie poziom życia mieszkańców powiatu, no, trzeba pójść w tym kierunku i to bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Tutaj nie ma na co czekać, ponieważ ta niestabilność rynków energii, rynku gazu i tak dalej, ona się będzie nasilać. Też w związku z wojną, też w związku z konsekwencjami tej wojny. Także tutaj jakby wszelka zwłoka działa na ogromną niekorzyść mieszkańców powiatu. Jeśli uda nam się przygotować wszystkie audyty, cały proces jak gdyby technologiczny do końca roku, możliwe, że maksymalnie w ciągu 12 miesięcy, to rok 2023 będzie rokiem, kiedy będziemy przygotowali dokumentację techniczną, również do tego wszystkie inne pozwolenia i wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do uruchomienia inwestycji. W 2024 możemy przystąpić do realizacji tej inwestycji, czyli dość długi proces technologiczny, ale inwestycja bardzo kosztowna, bo myśmy rozmawiali pół roku temu o kosztach około 300 milionów złotych. Dzisiaj prawdopodobnie będą to dużo większe pieniądze, możliwe, że dwukrotnie większe pieniądze, ale to, co najważniejsze, są źródła finansowania i jesteśmy w stanie do 90% dofinansowania pozyskać, więc będziemy właśnie starali się, żeby tak wysokie dofinansowanie uzyskać do tego całego projektu. No i wspólnie oczywiście te 10% ponieść kosztach razem, myślę, że z zainteresowanymi osobami, przedsiębiorstwami, ale przede wszystkim samorządami naszego powiatu. Możliwość budowy instalacji pozyskującej energię z wodoru na terenie powiatu działdowskiego oczywiście istnieje. Miejmy nadzieję, że staniemy się pionierami pozyskiwania zielonej energii w regionie.